Witajcie! Tak mnie naszło jakoś, żeby z wami pogadać, ponieważ czytam tutaj te różne informacje, wiadomości, żeby wiedzieć, co się dzieje w mojej kochanej Polsce. I powiem wam jedno. Ten świat schodzi na psy. Jest to cytat mojego szwagra, który parę lat temu tych słów użył, idąc do sklepu, żeby kupić sobie spodnie. Powiedział tak. Ten świat schodzi na psy. Sklepy wypełnia pedalska odzież, a dewiacja młodzieży sięga zenitu. I słuchajcie, coś, co miało być śmieszne i zupełnie takim kabaretową wypowiedzią, okazało się słowami proroczymi. Słuchajcie, kilka spraw. Powiem wam tak, za moich czasów to było tak, żeby być jakimś jurorem, ekspertem w jakiejś dziedzinie, trzeba było być profesorem, mieć jakieś dokonania, mieć swoim życiem pokazać, że człowiek jest wart zaufania, jest autorytetem i można brać z niego przykład. I jeżeli sobie zobaczycie stare jakieś tam, nie wiem, programy telewizyjne czy coś, to zobaczycie tam ludzi, którzy mają lat 60, 70, czasami starsi, którzy mogą coś powiedzieć na jakiś temat. Ja nie mówię o tym, że ci ludzie byli tacy czy owacy, byli w PZPR czy w czymś innym. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, czego dokonali w swoim życiu. Bo byli profesorami, byli doktorami i tak dalej, i tak dalej. Napisali kilka książek i taki człowiek wtedy mógł się wypowiedzieć na jakiś temat. Więc zobaczycie na przykład w tych wszystkich programach ludzi, którzy w jakiś sposób się zasłużyli. Dzisiaj wam pokażą w telewizji jakiegoś chłystka, który ma być w jury, ma być ekspertem. On się wypowiada na jakiś temat, o którym nie ma pojęcia nawet. I byle tylko mielić jęzorem. Po prostu tragedia. Tragedia i teraz ludzie tacy, młodzi, słuchają takiego oszołoma i potem się na niego powołują. Na kogo, się pytam? Na kogoś, kto jest nikim? Na kogoś po prostu, kto... Zobaczcie na przykład na to, co się dzieje teraz z tym, nie wiem, marszem. Mówią na to Marsz Kobiet, czy jakoś tam. Ja nawet nie wiem po prostu, bo to jest żałosne. To nie ma nic wspólnego. To zobaczcie, to jest pod sześciokolorową flagą. Robią z siebie wariata. Dzieciaki po prostu idą za tą babą i tłumaczą, nie wiem, krzyczą coś, co im kazą krzyczeć po prostu. Oni sami nie wiedzą, nie mają autorytetów, nie mają wzorca i idą, bo potrzebują jedności, czują potrzebę jedności. Coś, co jest naturalnym prawem i potrzebą człowieka. Poczucie jedności z kimś, z drugim człowiekiem, w grupie. My jesteśmy zwierzętami stadnymi. I to jest bardzo, bardzo istotne, żeby to poczucie jedności mieć. I teraz co się dzieje, słuchajcie? Nie ma tego. Nie ma kto nas złączyć. I co się dzieje? I wychodzą małolaty, słuchajcie, na ulicę, drą japę. Nawet nie wiedzą po co i o co. Tak samo, słuchajcie, ta walka z dwutlenkiem węgla. No to już jest naprawdę farsa. Czytałem o tym, że największymi trucicielami i producentami dwutlenku, tego szkodliwego dwutlenku węgla, są pociągi te spalinowe, są samoloty i statki. One produkują setki razy więcej szkodliwego dwutlenku i wszystkiego, jak wszystkie samochody świata razem wzięte. To jest niesamowite. I teraz tłumaczą, że to samochody, że to my, że my oddychamy, za przeproszeniem krowy pierdzą, dają obornik i to jest dwutlenek węgla, który szkodzi środowisku. I potem wyjdzie taki jeden z drugim i gada o tym głupoty, bo ja nie wiem. To taki przykład. Dalej, trzeba pokazać ludziom autorytet. Przede wszystkim
zobaczcie, co się, w jaki sposób możecie porozmawiać z młodzieżą. Trzeba im coś dać. To nie przede wszystkim nie można powiedzieć człowiekowi młodemu, nie rób tego. Dlaczego? Dlatego, że on czeka, co będzie dalej. On nie chce wiedzieć, czego nie robić. On chce wiedzieć, co ma robić. Jeżeli powiemy mu, nie rób tego, to on stanie i nie będzie wiedział, co ma robić. Więc dajmy coś w zamian. Jeżeli nie chcemy, żeby nasze dziecko szło z tą babą i darło japę na ulicy, robiło z siebie błazna, to dajmy mu coś w zamian. Zainteresujmy się tym człowiekiem, bo on tego potrzebuje, on w ten sposób mówi. Byle tego nie było za późno. Kolejna sprawa. Białoruś. Drą japę następni, że Łukaszenka taki, siaki i owaki, a przecież tu nie chodzi o Łukaszenkę. Tu chodzi o zupełnie co innego. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Białoruś jest producentem największych samochodów świata. Białazy. I o to jest gra. Nie o Białoruś. Białorusinów wszyscy mają gdzieś. Tu chodzi o to, żeby przejąć te przedsiębiorstwa. Ja dobrze pamiętam, jak to było w latach 90., jak sprzedawano wszystko za bezcen, byle komu, byle jak, byle rozwalić. Po co? Bo już nie chodziło nawet o ten zakład, tylko o te rynki zbytu. Tu o to chodziło. I zobaczycie, jeżeli Białoruś, jeżeli Łukaszenko się podda, Łukaszenka, jeżeli się podda i zostawi Białorusinów, to można przyjąć śmiało, że on już jest ustawiony i ma po prostu wszystko w nosie. Problem jest w tym, że jak on się podda, to Białorusini zostaną na lodzie. Nikt się nimi nie będzie interesował. Stracą pracę. Wszystko stracą. Absolutnie wszystko. Jest to dokładnie powtórka z rozrywki tego, co było u nas. I tak wygląda ten świat. My, jako ludzie, jesteśmy w ogóle nieważni dla tych, którzy rządzą. I tam robi się wszystko, żeby rozwalić wszystko, co jest dla nas, dla człowieka ważne. Czyli poczucie jedności, wspólnota. Zobaczcie teraz na tą sytuację. Masz chodzić ze szmatą na ryju i nie wolno się spotykać. Nawet w rodzinie. Zobaczcie do tego, do czego doszło. Ja nie sądziłem, że doczekam takich czasów. A tu tymczasem, proszę bardzo. Dzieje się to wszystko na naszych oczach. I tak jak jedna z aktorek powiedziała, że świat będzie podzielony na dwie części. Jedna część dla tych, którzy będą korzystali z dobrodziejstw tego świata, dobrodziejstw oczywiście, zależy co mamy na myśli. I będziemy mieli wszystko, a druga grupa to będą enklawy ludzi bez prądu, bez niczego. Tylko problem jest w tym, co i za jaką cenę. Niestety do tej pory można byłoby przypuszczać, że to jest kwestia, tam można powiedzieć, że teorie spiskowe, jakieś dziwne filmy ktoś oglądał i tak dalej, się naoglądał filmów, ale powiem wam jedną rzecz. Jeżeli obejrzycie sobie filmy sprzed 20 lat, sprzed 20 lat, tak z lat 90., sprzed 30 lat nawet, i porównacie to z dzisiejszymi czasami, no to zobaczycie, czy to rzeczywiście nie jest fakt. Że to, co miało być dla nas czystą fabułą, bzdurą jakąś, po prostu dobrą zabawą filmową, okazało się, że to się dzieje. Tak wygląda. Trochę inny ten film niż wcześniejsze moje i ja nie chciałem się na ten temat wypowiadać, ale mówię to tylko po to, żeby nie mieć do siebie pretensji, że wiedziałem, a nie powiedziałem. Jeżeli chcecie coś z tym zrobić, zróbcie. Jeżeli nie, to po prostu wyłączcie ten film. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.